Na zdjęciu widzimy portret króla Bihumibola Adulideja, znanego również jako Rama IX. Był on dziewiątym królem z dynastii Chakri, który panował w Tajlandii przez ponad 70 lat, od 1946 roku aż do swojej śmierci w 2016 roku. Witamy z chińskich pałaców w Tajlandii. Słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy zobaczyć atrakcję po tym, jak ostatnio widzieliśmy z niebieskiej linii atrakcję i stwierdziliśmy, że warto przyjechać do jednej z nich i zobaczyć odwzorowany chiński pałac, który znajduje się na bardzo fajnych terenach, które myślę warto zobaczyć. Także zapraszamy do odcinka. Dzisiaj jesteśmy większą ekipą. Mamy tutaj znajomych z Tajlandii. I właśnie kupujemy tylko coś do picia i idziemy w to miejsce, które widzieliście w poprzednich vlogach. Ostatnio było bardzo świątynnie. Dzisiaj będzie po chińsku. Co bierzecie? Widzicie, jakieś biorą. Różane. Co to jest? Jakieś ciastko, chyba takie tam. Ciastka, ej, on zmówi. Coś się tutaj mi zapadała. Daj spróbować. Zapytałem się tutaj znajomej, jak się czyta nazwę. I podobno Wi Han Sien, coś takiego. Wi Han Sien, czyli nie żadne Wi Han Rana, nic takiego, bardzo trudny tytuł, tylko Wi Han Sien, jakoś tak. Co? Tikety? I co? Trzeba gdzie się kupuje? Tam. O proszę, jesteśmy zaskoczeni, bo tutaj też trzeba kupić tikety. Nie spodziewaliśmy się. Sporo atrakcji jest płatnych, ale też sporo niepłatnych. A ta jest akurat płatna. Ciekawe, ile bileciki? One może nie płacą, nie? A ja wiem, no wiesz, może nie. Tutaj koleżanka Emmy i jej mama może nie będą musiały płacić, bo... How much? 50 baht per person? No, 100 baht. One. 50. Three. Ah, okay. Thank you. Okay. Okay, tutaj wstęp jest bardzo tani, bo tylko 50 batów od osoby. Za dzieci się nie płaci. A tutaj pani jako Tajka też niestety musiała zapłacić, bo czasami Tajowie za atrakcje nie muszą płacić swoje w swoim kraju. Albo czasami mają na przykład o połowę taniej niż osoby zagraniczne, ale dzisiaj akurat w tym przypadku tutaj trzeba było zapłacić normalną cenę. Ale w sumie to i tak jest tak tanio, że... O co chodzi? A nie można zostawić tego, znaczy nie można wziąć picia? Słuchajcie, to co zobaczycie dzisiaj w odcinku, to będzie to odwzorowanie pałacu, który znajduje się w Pekinie, chińskiego pałacu w Pekinie. Ogólnie jest to muzeum, które pokazuje chińskich królów, chińskie postacie, czy to religijne, czy jakichś wojowników, królów i tak dalej. Więc takie rzeczy dziś w dzisiejszym odcinku, zupełnie inny odcinek niż wszystkie inne o chińskiej kulturze, ale poznamy też tutaj tajskiego króla, który rządził przez 70 lat. Teraz nowego króla, który rządzi od 2016 roku. Także jeśli ktoś lubi trochę historii, to dzisiejszy odcinek zdecydowanie będzie mu się podobał. Ale zapraszam każdego i oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji. A ja już wchodzę do środka i pokazuję wam, co tutaj możecie spotkać w tym muzeum. Dziwna sprawa, że przy tym wejściu trzeba było zostawić picie. Pewnie dlatego, że nie wiem co, albo dlatego, że jesteśmy w takim miejscu, w którym nie wolno pić w ogóle na przykład, albo jak ktoś chce pić, no to niech sobie kupi tutaj na terytorium tego miejsca. No nie wiem, ale no trudno. Dobrze, że chociaż połyku każdy zrobił, to cokolwiek się napił. Jak wrócimy, to raczej już będzie roztopione i nie wiem, czy zdatne do picia, no ale to nic. Buciki.
do takich miejsc w Tajlandii zawsze wchodzi się na boso, więc to już nie powinno nikogo zaskakiwać. A tutaj mamy jakieś takie piękne wejście, smoki. I możemy wchodzić. Bo ogólnie to znajdujemy się w Muzeum Chińskim, gdzie są właśnie jakieś różne postacie, jakieś znane osoby i tak dalej. Dodatkowo pewnie mamy tutaj jakichś wojowników ważnych, chińskich. Jakieś ważne postacie, które odegrały jakąś ważną rolę w kraju, których Chińczycy szanują. Fotokomórka w wiatraku. Wymyślili, żeby się włączał tylko wtedy, jak ktoś przychodzi, no bo w sumie po co mawiać, skoro nikogo nie ma? No, czemu nie? Ogólnie jesteśmy w bardzo historycznym miejscu, gdzie mamy właśnie samych jakichś królów, wojowników, bogów. Zobaczcie też, jak wygląda tutaj na przykład tron, takie siedzisko, gdzie siedział pewnie jakiś król, cesarz, nie wiadomo kto jeszcze, chiński. O, królewskie krzesło w chińskim stylu. Czyli tak wyglądały dokładnie. Proszę? Które robili przez 7 lat kiedyś. Na dzień dzisiejszy pewnie ma przeogromną wartość. No i mamy tutaj informację, że jest to królewskie krzesło zrobione z bardzo rzadkiego i bardzo drogiego drewna. Wykonane w chińskim stylu. Tutaj mamy jakieś kolejne takie krzesła, trony, na których zasiadali królowie. Tu mamy napisane, że jest to tron pałacu z Pekinu i było tylko do użytku króla. Prywatne krzesło króla chińskiego, ale mieli siedliska. Tutaj widzimy brązową figurkę przedstawiającą Kuan Yu, znanego również jako Guangong, czyli Kuan Yu był generałem żyjącym w czasach trzech królestw w Chinach i jest czczony jako bóstwo lojalności, odwagi i sprawiedliwości, szczególnie w kulturze chińskiej. Brązowa figura, którą widzimy, pochodzi z czasów dynastii Tang. Kuan Yu często jest przedstawiany jako wojownik, co również możemy tutaj właśnie zaobserwować na tej figurce, gdzie siedzi na koniu uzbrojony w halabardę. Okay, we go upstairs. Dzieci trochę się nudzą, także sobie biegają. My tu podziwiamy kolejne figurki i idziemy na górę zobaczyć, co jeszcze jest na górze. Tutaj mamy jakieś naszyjniki z pereł i kolejne postacie. Tutaj trochę wentylator nam przeszkadza, ale na zdjęciu widzimy portret króla Bihumibola Adulideja, znanego również jako Rama IX. Był on 9. królem z dynastii Chakri, który panował w Tajlandii przez ponad 70 lat, od 1946 roku aż do swojej śmierci w 2016 roku. Król był niezwykle szanowany i uwielbiany przez Tajów, nie tylko ze względu na długość swojego panowania, ale także z powodu swojego zaangażowania w rozwój kraju, zwłaszcza w obszarach rolnictwa, edukacji i zdrowia. Na portrecie widzimy króla w tradycyjnym stroju ceremonialnym, co podkreśla jego status i godność królewską. Portrety takie jak ten są powszechnie spotykane w świątyniach, urzędach i domach w całej Tajlandii jako wyraz szacunku i pamięci o wielkim królu. A tutaj nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, że to jest aktualny król Tajlandii i nazywa się on Rama X, który nazywa się Mahavijiralongkorna. Oczywiście mogę trochę przejęzyczyć się w nazwach, bo są bardzo trudne, ale znany jest również jako Rama X. Jest on synem króla Ramy IX i objął tron po jego śmierci w 2016 roku. On również przedstawiony jest w ceremonialnym stroju, co podkreśla jego królewski status. Portret otoczony jest kwiatami i tradycyjnymi ozdobami, co świadczy o głębokim szacunku, jaki Tajowie mają wobec monarchii. Kolor żółty, który tutaj dominuje, związany jest z tajską monarchią i dniem, w którym urodził się Rama IX, co uczyniło go symbolem lojalności i królewskiego autorytetu. W Tajlandii wizerunki królów są powszechnie eksponowane w świątyniach, urzędach i domach jako wyraz lojalności i szacunku dla panującego monarchy. No muszę wam powiedzieć, że mnie zdecydowanie interesowały bardziej te rzeczy o królach, których widzieliśmy przed chwilą Tajlandii, niż tych chińskich. No ale akurat jesteśmy dzisiaj w miejscu, gdzie są szczególnie pokazywane chińskie postacie. No więc oglądamy dzisiaj trochę chińskie postacie. O, a tutaj co? Tutaj jakiś wojownik wielki, złoty. Zaraz może dowiemy się coś na jego temat, bo po tej figurce, po tej rzeźbie całej tutaj, którą widzimy, wygląda na bardzo ważną postać
w chińskiej kulturze. A więc to, na co teraz patrzymy, to figurka Ludongbina, jednego z najbardziej znanych chińskich nieśmiertelnych, tak zwanych ośmiu nieśmiertelnych, który jest popularną postacią w chińskiej kulturze i taoizmie. Ludongbin żył w X wieku naszej ery, pochodził z rodziny urzędniczej i nosił przydomek Shun Yang Tzu. Jest znany ze swojej podróży ku nieśmiertelności, którą rozpoczął po spotkaniu z Han Zonglim, innym nieśmiertelnym. Historia mówi, że podczas pobytu w gospodzie Ludongbin miał sen, w którym zobaczył swoją przyszłość pełną zarówno sukcesów, jak i porażek. Po przebudzeniu zdecydował się porzucić ziemskie ambicje i podążyć ścieżką taoizmu, aby osiągnąć nieśmiertelność. Figurka przedstawia go w złotej szacie, co symbolizuje jego status jako nieśmiertelnego i jego duchowe oświecenie. Ludongbin jest uważany za patrona alchemików, poetów i wszystkich tych, którzy dążą do duchowego rozwoju. A więc wiedziałem, że to będzie jakiś kozak nieśmiertelny. Tutaj teraz wyjdziemy sobie na dwór, bo można tutaj zobaczyć kolejne ważne postacie, kolejne figurki. Także widzę jakichś wojowników, którzy tam ćwiczą jakieś sztuki walki chińskie. A więc zaraz zobaczymy, kogo możemy tutaj spotkać i co tutaj możemy zobaczyć. Miejsce to, w którym obecnie właśnie się znajdujemy, tutaj na dachu. No i w ogóle całe to miejsce to jest odzwierciedlenie chińskiego pałacu, który znajduje się w Pekinie. Także taka ciekawa budowla tu się znajduje w Tajlandii, którą możecie sobie tutaj odwiedzić, jeśli znajdujecie się w okolicach Pattayi. A tutaj z tej strony dachu widzimy złotego Buddę na skalę i to jest kolejna atrakcja, do której możecie się udać. Tutaj widzimy figurkę Lao Tzu, znanego także jako Laozi, który jest uważany za jednego z najważniejszych filozofów i duchowych mistrzów w historii Chin. Lao Tzu jest twórcą taoizmu, starożytnej chińskiej filozofii, która kładzie nacisk na harmonię z naturą, prostotę życia i wewnętrzny spokój. Tutaj mamy czerwoną tabliczkę, gdzie mamy napisy, które odnoszą się do jego tytułu jako wielkiego, najwyższego, czcigodnego pana. Lao Tzu jest często przedstawiany jako starzec z długą brodą, symbolizującą mądrość, a w rękach trzyma różne symbole, takie jak wachlarz i eliksir, które nawiązują do duchowych i alchemicznych praktyk taoistycznych. Wielki, najwyższy, czcigodny pan. Lao Tzu. Widzimy takiego złotego kolejnego kozaka. Jest to figurka, fotografia bóstwa, które jest określane jako God of Examination, czyli Bóg egzaminów. Jest to bóstwo związane z edukacją i egzaminami, szczególnie czczone przez uczniów i studentów, którzy modlą się do niego o sukcesy w nauce i pomyślne zdanie egzaminów. No proszę bardzo. Figurka przedstawia bóstwo w dynamicznej pozie trzymającego insygnia władzy, a u jego stóp znajduje się smok, co symbolizuje siłę i ochronę. Według opisu to bóstwo jest uważane za zamieszkujące w gwiazdozbiorze Kui, który jest częścią wielkiego wozu Great Dipper. W chińskiej kulturze takie bóstwa odgrywają ważną rolę w tradycjach związanych z nauką i sukcesem akademickim, a ich kult jest powszechny wśród osób, które stawiają na wykształcenie jako drogę do lepszej przyszłości. Słuchajcie, to co tutaj widzimy jest repliką terakotowych wojowników z mauzoleum pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga. Oryginalna armia terakotowa została odkryta w 1974 roku w prowincji Shaanxi w Chinach i jest jednym z najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Armia terakotowa składała się z tysięcy glinianych figur, które miały za zadanie towarzyszyć cesarzowi w życiu pozagrobowym. Każda figura jest wyjątkowa, przedstawiająca różne rodzaje żołnierzy, oficerów, konie i rydwany. Każda z nich była starannie wykonana, co odzwierciedla zarówno zaawansowane umiejętności rzemieślnicze tamtego czasu, jak i ogromne zasoby poświęcone na stworzenie tego imponującego grobowca. Tutaj ta replika, którą widzimy, to przedstawia jednego z żołnierzy oraz konia, będących częścią tej monumentalnej armii, która miała chronić cesarza w zaświatach. Oryginalne figury są jednym z największych skarbów dziedzictwa kulturowego Chin i przyciągają turystów oraz badaczy z całego świata. Tutaj widzimy figurkę z armii terakotowej. Jest to kapitan mieczników. Jest to replika jednej z licznych postaci znalezionych w mauzoleum pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga. Kapitanowie mieczników byli częścią elitarnej grupy wojowników, którzy mieli za zadanie chronić cesarza w jego podróży do życia pozagrobowego. Figury te były wykonane z terakoty i każda z nich była szczegółowo zaprojektowana, by odzwierciedlić różnorodność i hierarchię armii chińskiej tamtego okresu. Tutaj widzimy ciekawą postać, a dokładnie figurka Rauli Arad, trzymającego stupę. Co to jest stupa? To
opisałem w e-booku, także jak ktoś zdecyduje się na pobranie e-booka i przeczytanie, to dowie się, co to jest stupa. Raul Arad był synem Buddy i jest uważany za jednego z jego najbliższych uczniów. W buddyzmie postać Rauli jest symbolem cnoty, dyscypliny i dążenia do oświecenia. Jego postać często ukazywana jest w formie medytacyjnej, co odzwierciedla jego oddanie duchowej praktyce. Tutaj widzimy kolejną figurkę Ingada Arahata, trzymającego torbę. Ingada Arahat jest przedstawiany jako uśmiechnięty, pulchny mężczyzna, co może nawiązywać do popularnych wyobrażeń Buddy śmiejącego się Hotei. Choć w tym przypadku postać reprezentuje Arahata, osobę, która osiągnęła oświecenie w buddyzmie. Możemy też przeczytać, że Ingada Arahat jest pełen zadowolenia i zadowolony z rzeczy, które do niego należą. Jest to przypomnienie o cnotach takich jak prostota, wdzięczność i zadowolenie z tego, co się posiada, co są centralnymi wartościami w buddyzmie. Tutaj widzimy figurkę Garudy, mitycznego ptaka i jednego z najważniejszych symboli w kulturze hinduskiej i buddyjskiej. Garuda jest przedstawiany jako potężna istota o ciele ptaka z ludzkimi cechami, często w dynamicznej pozie, symbolizującej jego moc i prędkość. W hinduizmie Garuda jest wierzchowcem boga Wisznu, a w buddyzmie często jest przedstawiany jako strażnik i obrońca prawdy. W Tajlandii Garuda, czyli Prakrut, jest także symbolem królewskim i oznacza majestat oraz suwerenność. Figura jest pięknie wykonana z bogatymi złotymi zdobieniami podkreślającymi jej znaczenie. Symbolika Garudy jest głęboko zakorzeniona w wierzeniach, gdzie symbolizuje ochronę, siłę oraz boskie wsparcie. Słuchajcie, tutaj mamy kolejną ciekawą postać, a mianowicie Maitreyi, ale na pewno nie wiem, jak się to wymawia, znanego również jako śmiejącego się Buddę. Maitreya jest uważany za przyszłego Buddę, który pojawi się na ziemi, aby nauczać prawdy po tym, jak nauki obecnego Buddy zostaną zapomniane. W tradycji chińskiej Maitreya jest często przedstawiany jako gruby, uśmiechnięty mnich z dużym brzuchem, symbolizujący obfitość, szczęście i dobrobyt. Możemy też przeczytać, że Maitreya, znany jako śmiejący się Budda, jest również czczony jako bodhisattva i przewodnik duchowy. W chińskiej kulturze ta postać często trzyma sakiewkę w jednej ręce i różaniec w drugiej, co symbolizuje zdolność do przewidywania pogody oraz cudowne wydarzenia związane z jego życiem. Wiele chińskich świątyń posiada figury Maitreyi, które są obiektem kultu, a wierni modlą się do niego o zdrowie i bogactwo. Figura, którą widzimy, jest częścią tej tradycji i jest wyrazem duchowej nadziei oraz radości, którą Maitreya ma przynieść ludzkości w przyszłości. Mamy tutaj kolejną figurkę przedstawiającą Klika Arata, jadącego na słoniu. Arat to w buddyzmie osoba, która osiągnęła oświecenie i uwolniła się od cyklu narodzin i śmierci, czyli samsari. Figurę tę charakteryzuje przedstawienie Arata jako starszego mężczyzny o spokojnym wyrazie twarzy, jadącego na słoniu, co symbolizuje duchową moc i stabilność. Umysł Arata jest wolny i cieszy się naturalnym pokojem, co podkreśla duchowy spokój, jaki osiągnął poprzez swoją praktykę. Jazda na słoniu może symbolizować kontrolę nad umysłem i emocjami, co jest kluczowym aspektem duchowej podróży w buddyzmie. Słoń w wielu kulturach Azji symbolizuje mądrość, siłę i spokój, a połączenie tego zwierzęcia z figurą Arata wzmacnia przekaz duchowego spokoju i mocy, którą posiada ten oświecony mędrzec. Słuchajcie, przedstawiłem wam kilka takich, można powiedzieć, najważniejszych postaci. Jestem już bardzo zmęczony, bo jest tu bardzo gorąco. Co prawda chodzą czasami wentylatory, ale wtedy, kiedy one chodzą, to ja muszę uciekać, żeby było mnie słychać, a wtedy, kiedy nie chodzą, muszę tam być właśnie. Jest bardzo, bardzo gorąco w środku i w ogóle na zewnątrz, bardzo wilgotno i wszyscy na mnie już czekają, bo wszystkim się już tutaj znudziło i poszli i czekają przed samochodem, więc ja też już się stąd zwijam. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek i tak wam się podobał, był chociaż trochę interesujący i zostawicie wiele łapek w górę pod tym filmem i napiszecie jakieś miłe komentarze. A was zapraszam do obejrzenia kolejnego wspaniałego odcinka o naszej aklimatyzacji i jak znosimy podróż i jak radzimy sobie z jetlagiem. Także myślę, że to będzie wartościowe wideo dla wszystkich, którzy lubią podróżować. Nie przedłużając, od razu teraz zapraszam was do następnego vloga. Pamiętajcie, że link do tego filmu znajduje się w opisie filmu, dodatkowo w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla wam się ikonka na ekranie, w którą możecie bezpośrednio teraz kliknąć i przejść do tego filmu. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym vlogu.